Tak. Tam jest coś innego, dobra. O boj, o boj. Wszystko zniszczone. I tak jestem czujny. Zapewne roi się tu od ponurników. Tu jest coś. Ten ponurnik zaszył się tam na górze. Nista! Uff. Dobra, jedno się zgasiło, dobra. Drugie się zgasiło, dobra. Jeszcze trzecie musimy mieć. Na razie nie wiem, gdzie jest. To co to? Śmierć miosnie obsydianowe rękojeści. Ostrze chaosu. Nice. Okay.
Spartański szał. Teraz tak, zobaczmy, czy my możemy wpakowywać coś więcej? Ej, tak, można. Kopiono. Używać, by zwiększyć poziom. Kontakt. Okej. Hak Hyperiona, nice. Miejsce wybuch. Pęd chaosu. Szał chaosu. No to może być dobre. Gdzie jest właśnie Atreus? Czujny obrońca, dobra. Czyli to tutaj u niego już mamy, ładnie. Nice, nice. A, bo to jest dla nich, dla każdy z nich ma swojego expa. Okej. Pięknie, pięknie. Okej. Okej. Dobrze, że umiesz czytać runy. Ostrożnie, wędrowcze. Ta droga prowadzi nie tylko do Niowarlir, ale do nieopisanych niebezpieczeństw. Jeśli ci życie mnie, poszukaj innej trasy do żelaznego miasta. Jeśli do niego trafisz, znajdź mnie i opisz mi swą podróż, bym mógł przekazać reszcie wieści o szlaku, w którym można podróżować, nie narażając się na oskurowanie przez wygłodniałe bestie Durlin. Okay. Nie, to jest NK, dobra. Ruk. Szał, pięknie. To chyba wszystko tutaj. Idziemy dalej? No tak w sumie powinno być, tylko... Jest cała wyspa, okej, dobra. Tu. Zdaje mi się, Atreusie, że chcesz uczynić z Tyra sojusznika na czas wojny. Po prostu chcę, żebyśmy mieli wybór. Nie zatrzymujmy się. Cieszę się, że tu jesteśmy. Zwiedzamy nowy świat. Może spróbujmy się nacieszyć ciepłem. Chyba musimy otworzyć te bramy, żeby dostać się do Nidaveliru. Chyba tak. Za szybka! To jak ją złapiemy? Sposobem. Atakuj od tyłu. Dobrze.
Musimy ją zajść od tyłu, ale jak? Brawo! Sprawdźmy łupy. Żużel? Nice. Okej. Pięknie, pięknie. Ale zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Co tutaj ciekawego jest? Nic konkretnego widzę. Ojcze, kurze. Gdzieś w pobliżu musi być kolejny łańcuch, który opuści resztę bramy. No na pewno jest, na pewno. Spójrz, tam na górze jest łańcuch. Pięknie, sreberko, sreberko. Możesz stąd odetkać ten gejzer? A, chyba już wiem. Jeśli zamrozisz gejzer, ciśnienie obróci koło. Okej. Blok się obniża. Nieźle. Okej. Zobaczmy zatem, co tu jeszcze mamy ciekawego. Tu nic. Widzisz coś z tej platformy? Chyba. No właśnie. To jeden z wierszy Kwasira. Bardzo mądry. Opowieść stanowiąca świadectwo nieskończonego geniuszu Kwasirem. Wyobraźcie sobie żelazne kopyta stworzenia z metalu, co skrzypi i zgrzyta, mechaniczne skrzydła i płetwy i szczęki, co szarpią ofiarę, nie szczędząc udręki, choć mocne i one stają się zwierzyną, gdy przyjdzie im stanąć do walki z dziewczyną. Jej włosy czerwone, korzenie nieznane. Odwiedzić chce miejsca od lat zakazane. Nie zważa na troski, nie zważa na trudy. Zgładzając olbrzymy, ocali swój lud. Chciałeś zebrać wszystkie, które znajdziesz.
Dobrze, dobrze. Chłopcze, mam pytanie. Czego dokładnie chcesz się dowiedzieć od Tyra? No, tak jak mówiłem, chciałbym, żeby opowiedział mi o Lokim. I jeszcze chętnie posłuchałbym o jego przygodach. O podróżach po światach, o gigantach i może o tym, jak się dawniej walczyło. Po prostu jestem ciekawy. Ciekawy? Miejmy nadzieję, że po tylu latach niewoli Tyr będzie spragniony rozmowy. Nie wszyscy byli więźniowie Odyna są tak rozbrajająco gadatliwi jak ja. Nie mamy pewności, że Tyr w ogóle tu jest. Tak. Tamto trzęsienie. Myślisz, że będzie kolejne? Raczej nie, ale zjawiska geologiczne bywają nieprzewidywalne. Jeśli gejzery i zapachy zmieniają się tu przez Fimbul Winter, to może trzęsienia ziemi też. Ha, a wiesz, że możesz mieć rację? Ateusie, spójrz przed siebie. Wow, to prawdziwe miasto. Bracia, witajcie w Nidavellirze. Hej, krasnoludy! O, chyba uciekają. Alarm. Wszcząłbym taki alarm tylko w sytuacji, jeśli nadal miałbym ciało i bałbym się, że zaraz je stracę. To wszystko przez nas? Boją się. Tak, to z pewnością sygnał alarmowy. Czemu wszyscy się kryją? Bądź czujny. Chcemy porozmawiać. Nie chcemy kłopotów. Odejdźcie. Nie pomogą nam, to już pewnie. Sami znajdźmy tawernę, o której mówił Sindri. Może nas tam wpuszczą. Zabiję im wszystkie kurczaki za to. Te budynki są naprawdę niesamowite. Krasnoludy naprawdę znają się na pracy w drewnie. Aha. Ci tu już nie wejdę, okej. Okay. Dobrze. Czy to posąg Odyna? To dowód wielkiego oddania. Albo strachu. Sindri! Czołem! Nie będę udawał zaskoczenia, bo się was spodziewałem. Mam coś dla was. O, naprawdę? Ale to u nas momentos. O co chodzi, Sindri? Wiesz, cieszę się, że choć raz wróciłem tu przed Ragnarokiem. A, gdyby kamienie mogły mówić. Wtedy miałyby usta. Brudne i obrzydliwe. Mogę zerknąć na twój łuk? Ta cięciwa jest brudna i do wyrzucenia.
od dawna chciałem wykorzystać strukturalną podatność niektórych materiałów na określone wibracje dźwiękowe. Brzmi, no, interesująco. Jak tego użyjesz? Najlepiej będzie, jak po prostu zobaczysz to w akcji. Masz. O, wyceluj w tamtą ramę, ale zanim strzelisz, powiedz Skialfa. Nie wpadłem na to, że od razu ściągniesz na nas połowę potworów z miasta. Skąd miałem wiedzieć, że tam były? Już! No dobra, to teraz Durlin. Nie wiem, czy Durlin. Wiesz, gdzie jest tawerna? Wyglądam ci na kogoś, kto szlaja się po brudnych tawernach? Ten kanał, który właśnie otworzyłeś, wygląda obiecująco. Dla was. Powinien prowadzić do drugiej części miasta. Innych drzwi tu raczej nie otworzycie. Jestem do usług. To mi jest skrzeszenie, okej. Ten alarm naprawdę jest przez nas? Oczywiście, że tak. Odyn rządzi tu twardą ręką. Każdego przybysza uznaje się za zagrożenie. Klasyczny przykład odynizmu. Odynizmu. dobra, co my tu mamy? Puszcz chaosu. Pewnie bardziej bym chciał, ale tu zniewierę obsydienowe. Okej. 8. Okej. Lewiatan? O, skóra jest potrzebna, dobra. A, rzecz ty. W tyłek, dobra. Nie mamy tutaj skóry, żużel. To im zaszkodzi. Okej. Co mogę dla ciebie zrobić? Pancerz. Nie zobaczmy. Do zobaczenia! I to? To jest drugi poziom, nie? Nie, to też jeszcze nie to. Jest młody jeszcze, nie? Właśnie. Mów, czego chcesz. Pancerz. Zatem...
Ale da się tylko Kratosa? Tak. Też specjalne są. Dezynfekuję narzędzia. Żeby sprzedać, to nie. Hej, a co z pancerzem, który wykuliśmy ci wcześniej? Zużył się. Cóż, to może ten nowy dłużej ci posłuży, co? Wątpię. Okej. Na razie! No proszę. Dobra, no to cofnijmy się kawałek. Czy tutaj coś nie było, nie? Tutaj coś na dole. No właśnie. Kolejny z wierszy Kwasira. Nice, nice. Dobra. Du. Cyk, idziemy. Każdego przybysza uznaje się za zagrożenie. To po to, by chronić krasnoludy? Tak to brzmi, ale znając Odyna, na pewno jest jakiś ukryty motyw. Po tej stronie też wszyscy się chowają. Obecność Odyna czuć tutaj na każdym kroku. Ale nie widzę żadnych strażników. Nie stanowimy zagrożenia. Czemu się kryją? Jak ktoś się wyłamie, zrobią z niego przykład ku przestrodze innych. Nawet największa odwaga przegrywa z instynktem samozachowawczym. Strach zapewnia im bezpieczeństwo. Ta tawerna musi gdzieś tu być. Może popukamy do drzwi i o nią popytamy. O, wow! Sindri miał rację z tą strukturalną podatnością. Halo? Bomba ogniowa. Zaciekłej przeciwniczki Odyna z czasów buntu Durlina. Słynęła z ciętego języka, dopóki nie zaostrzyła metod działania. Pięknie, pięknie.